незламний народе найсміливішої країни. Коли настане день, закінчиться війна. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie cyklu Ukraina 2022. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, 9 maja. Jeszcze 10 lat temu było to duże święto, w tym na Ukrainie. Wbrew pozorom, nie najgorsze to było święto. Wtedy właśnie przed tym, jak Rosja zaczęła w taki bardzo brutalny sposób to wykorzystywać jeszcze podczas agresji w 2014 roku, kiedy wiele, wiele moich znajomych z Ukrainy po prostu powyrzucało te paski świętego Jerzego i treść tego święta zupełnie się, treść tego dnia, tak, tej rocznicy zupełnie się zmieniła dla Ukraińców, ale została wkluczona w genezę, w treść właśnie rosyjskiej maszyny propagandowej. Właśnie o tym dzisiaj będziemy mówili. Tematem dzisiejszego naszego wykładu jest właśnie geneza i tło wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Tło historyczne, ideologiczne i geopolityczne. I bardzo się cieszę przedstawić naszego gościa. Doktor Witold Rodkiewicz jest dzisiaj naszym gościem, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich oraz adiunkt Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dziękuję bardzo, że jest pan z nami i oddaję panu głos. Nasz wykład trwa w tradycyjnym stylu, czyli 45 minut wykład plus minus, a później pytania, które ja zachęcam zadawać na czacie. I teraz już na pewno, panie profesorze, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Wielki zaszczyt gościć w cyklu wykładów. Ja spróbuję popatrzeć na wojnę rosyjsko-ukraińską z trzech różnych punktów widzenia, co trochę związane jest z moją biografią intelektualną, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy, po pierwsze, jestem historykiem, który zajmował się problemem narodowościowym w Imperium Rosyjskim, w związku z tym kwestia ukraińska jest tutaj też, była przedmiotem moich zainteresowań. Po drugie, jako politolog, który śledził rozwój rosyjskich debat na temat polityki zagranicznej postsowieckiej Rosji, właściwie od końca lat 90. I tutaj jest jakby druga taka, powiedziałbym, perspektywa średnioterminowa. No i trzecie, jako analityk bieżącej polityki w Ośrodku Studiów Wschodnich, który zajmował się kontekstem międzynarodowym, zwłaszcza rosyjsko-zachodnim, czy relacjami Rosji-Zachód, kontekstem, w którym rozwijały się, jeśli można tak powiedzieć, relacje, tak, czy konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą. I właściwie chciałbym zacząć od tego, że może to dosyć oczywiste, ale że moim zdaniem atak rosyjski na Ukrainę 24 lutego właściwie otworzył nową epokę w historii stosunków międzynarodowych. I można powiedzieć, że zakończył się ostatecznie okres postzimnowojenny, który rozpoczął się wraz z odprężeniem relacji pomiędzy Zachodem a ZSRR pod koniec lat 80. i którego takim ostatecznym punktem zwrotnym był rozpad Związku Sowieckiego w grudniu 1991 roku. W tym sensie jest to takie wydarzenie, jest to taka wojna, która można powiedzieć jest wojną w pewnym sensie, której znaczenie wykracza daleko poza relacje rosyjsko-ukraińskie. Jest to wojna, zresztą tak na to patrzy rosyjska elita polityczna, jest to wojna systemowa, jest to wojna, która ma swój wymiar zbrojny na obszarze Ukrainy, ale ma szerszy wymiar między innymi wojny ekonomicznej i wojny propagandowej, wojny medialnej,
politycznej szerszy. To znaczy z jednej strony jest Federacja Rosyjska, z drugiej strony jest szeroko pojęty Zachód, ale właściwie jeszcze, żeby spojrzeć na to szerzej, i to jest taka perspektywa, która też w Moskwie uważam jest przyjęta już od jakiegoś czasu, tak naprawdę jest to konflikt, w którym prawdziwymi antagonistami z jednej strony są Stany Zjednoczone, a z drugiej strony Chiny. I dla rosyjskiej elity rządzącej w tej chwili, ja tu mówię o tej polskiej grupie rządzącej, ekipie Putina, można ją tak nazwać, to jest walka o optymalne, najlepsze miejsce w przyszłym świecie sinocentrycznym. Do tego jeszcze dojdziemy, ale chciałbym tutaj powiedzieć, że ponieważ to jest takie wydarzenie o takim znaczeniu przełomowe, warto do niego podejść w taki analityczny, historyczny sposób i spróbować zastanowić się nad trzema płaszczyznami, trzema perspektywami, o których już mówiłem wcześniej. Taka perspektywa długofalowa, historyczna, perspektywa średniego okresu, czyli zastanowić się tutaj nad rozwojem relacji rosyjsko-ukraińskich i tego, jak ten konflikt się wykluwał po załamaniu się Związku Sowieckiego i po powstaniu niepodległego państwa ukraińskiego i Federacji Rosyjskiej jako w pewnym sensie nowego, a w pewnym sensie starego bytu państwowego, podmiotu państwowego, który kontynuuje pewne tradycje, pewne procedury, że tak powiem, pewne ideologiczne elementy, tradycje Związku Sowieckiego. No i trzeci wymiar, taki doraźny, krótkoterminowy, to znaczy należałoby się zastanowić, jak doszło do tego, że wybuchła wojna właśnie, że Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę na całym froncie, można powiedzieć, 24 lutego. Jeśli chodzi o długoterminowy wymiar, długoterminową perspektywę, to oczywiście trzeba sięgnąć, oczywiście można sięgać jeszcze głębiej, ale myślę, że warto się zatrzymać, czy rozpocząć tą historię od końca XVIII wieku, czy przełomu XVIII-XIX wieku, kiedy w Europie Środkowo-Wschodniej zaczęły być recypowane, zaczęły być częściowo wcielane w życie idee, które przychodziły z zachodniej Europy. Tu przede wszystkim chodzi o ideę narodowości, pojęcie narodowości. Tak? Ono przyszło najpierw w formie jakby wersji francuskiej narodu politycznego obejmującego wszystkie stany społeczne. Ta wersja miała tutaj swoje, że tak powiem, dobre podłoże w postaci republikańskiej w istocie kultury politycznej warstwy rządzącej Rzeczpospolitej. A ja to celowo nie nazywam ją Polską, tylko uważam, że trzeba mówić tutaj o narodzie Rzeczpospolitej, o politycznym narodzie Rzeczpospolitej. Na to nałożyła się bardzo szybko na przełomie XVIII i XIX wieku, w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku, można ją nazwać niemiecki pomysł, czy niemiecki wariant ideologii narodowej. On jest o tyle ważny, że on po pierwsze stawia kwestię, czy wysuwa postulat budowy narodu opartego na więzach kulturowych, przy czym przypisuje szczególną rolę językowi. I druga kwestia, w odróżnieniu od ideologii francuskiej, która widzi esencję narodu, czy sól narodu w stanie trzecim, ale rozumianym przede wszystkim jako mieszczaństwo. Herderowska wizja narodu widzi tą sól narodu w ludzie, czyli przede wszystkim w warstwie chłopskiej. To bardzo dobrze pasuje do warunków społecznych, do istniejącej rzeczywistości w Europie Wschodniej.
Problem polega na tym, że te idee przychodzą na to, docierają tutaj do tego regionu w momencie, kiedy zachodzi pewna przełomowa zmiana polityczna, gdzie praktycznie całe terytorium Ukrainy razem z Białorusią i Litwą zostaje wcielone do zupełnie innego porządku politycznego, mianowicie do Imperium Rosyjskiego. To Imperium Rosyjskie było budowane przynajmniej od XVI wieku na takiej zasadzie, z tego można powiedzieć, klocków Lego, to znaczy jego rdzeniem, jego podstawą była integracja warstw uprzywilejowanych, warstw, no można powiedzieć, szlachecko-wojennych czy wojskowych, inkorporowanych, przyłączanych terytoriów. To funkcjonowało bardzo dobrze. Tak szlachta, czy trudno powiedzieć szlachta, ale przywilejowana warstwa właścicieli ziemskich, których zawodem, powołaniem była służba wojskowa Hanatu Kazańskiego, tak, została włączona, mimo że była obca językowo i religijnie. Tak, została włączona do tej warstwy szlachty rosyjskiej. Podobnie dobrze funkcjonowało to w przypadku niemieckiej szlachty krajów bałtyckich, prowincji bałtyckich. Podobnie dobrze to zafunkcjonowało w przypadku, przynajmniej początkowo, starszyzny kozacy. Te wszystkie elity gotowe transakcji lojalności wobec imperium w zamian za gwarancję swojej pozycji społecznej przywilejowanej i możliwości karier w imperialnym projekcie, bo tak można nazwać. Później można pokazać to także na przykładzie szlachty gruzińskiej, czy nawet tutaj z pewnymi oporami, kwestiami, ale także na przykład muzułmańskiej szlachty na terenie dzisiejszego Azerbejdżanu. Problem z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego był taki, że wcielenie terytoriów pierwszej Rzeczypospolitej oznaczał wchłonięcie ludności, wchłonięcie elity, która w pewnym sensie została już zakażona tym bakcylem narodowości. Tak? Tutaj zaczęto już myśleć, a przynajmniej część tej elity zaczęła już myśleć o budowaniu własnego narodu, tak? Własnego politycznego narodu, nazwijmy go narodem Rzeczypospolitej. I w związku z tym no, nie była, można powiedzieć w skrócie, odrzuciła tą ofertę Imperium Rosyjskiego. Nie bez pewnych wahań, to są takie elementy historii, które część tej elity tutaj próbowała negocjować, próbowała wejść, próbowała się dopasować do tego porządku, czy nawet go akceptowała w jakiejś części. Ostatecznie jednak zostało to przez tą warstwę odrzucone. Zostało to odrzucone i ze strony imperialnej było to, patrzono na to jako na swego rodzaju szaleństwo, tak? Jako na swego rodzaju wynaturzenie. I to jest pierwsze, czyli imperium przy tym, szukając odpowiedzi na to wyzwanie narodowości, elita jego stopni, przynajmniej część elity, doszła do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest także coś, co ja bym nazwał unarodowienie Imperium Rosyjskiego, czyli przekształcenie go powoli w coś w rodzaju wielkiego narodowego państwa dla Rosjan i sformowanie także w ramach tego państwa, w ramach tego imperium, rozpoczęcie procesu budowy narodu rosyjskiego. I ten naród rosyjski w tym pomyśle miał obejmować całość wszystkich wschodnich Słowian, czyli wszystkie prawosławne, mówiące dialektami wschodniosłowiańskimi narodowości, czy ludy, czy grupy etniczne, czy warstwy chłopskie, można tak powiedzieć. Powstała, znowu krótko, ja to telegraficzne naprawdę aż w prymitywnym skrócie, wykształciła się w związku z tym koncepcja tak zwanego trijedinowo ruskiego naroda, składającego się z trzech plemion, wielkoruskiego, małoruskiego i białoruskiego.
I w związku z tym, przynajmniej od lat 60. wyraźnym celem imperium jest utrzymanie ludności tak zwanej małorosyjskiej, czyli ukraińskiej, w stanie, czy w kondycji, no jak to wtedy określano, to powinni być tacy Prowansalczycy czy Bawarczycy narodu rosyjskiego. Mają swój dialekt, mają swoją prowincjonalną tożsamość, ale nie powinno się dopuścić ich do rozwinięcia, no, nie powinno się dopuścić do procesu narodotwórczego, który prowadził ich do wytworzenia, tak powiem, pełnowymiarowego narodu z wysoką kulturą, tak, w języku ukraińskim. I tu wszyscy Państwo pewnie wiedzą, słyszeli o ustawodawstwie, które zostało wprowadzone w 1963 roku, w 1976 powtórzone, które zakazywało w dużym stopniu twórczość publikacji w języku ukraińskim. No właśnie licząc na to, że Ukraińscy, wchodząc w proces edukacyjny, przyjmą jako język wysokiej kultury język rosyjski i w ten sposób wejdą do tego narodu rosyjskiego. Ten proces, jak wiemy, się nie udał. Proces się nie udał, wiele było przyczyn. Było to w pewnym sensie zaskoczeniem dla intelektualistów rosyjskich, dla elity rosyjskiej, ale już pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku, po rewolucji 1905 roku, najbardziej, że tak powiem, bystrzy przedstawiciele rosyjskiej elity, na przykład Piotr Bernardowicz Struwe, zdawali sobie sprawę, że jest to fundamentalny problem dla przyszłości rosyjskiego państwa, niezależnie jakby go tutaj, czy on będzie imperium, czy ona będzie monarchią konstytucyjną, czy ona będzie republiką, że jest to fundamentalny problem. Zwłaszcza po 1905 roku zaczęła się formować, zaczęła kolejny etap, tak, formowania się tożsamości ukraińskiej, tożsamości wyraźnie nie tylko kulturowej, ale też politycznej, co jest tutaj absolutnie ważne. Więc mamy tutaj ten proces, znowu mamy mało czasu, wracając do początku, kiedy od przełomu XVIII-XIX wieku możemy mówić o początku procesów nowotwórczych, nowożytnych, gdzie pojawiają się zalążki dwóch, no, kilku narodów, tak? I są różne projekty polityczne, które są początkowo proponowane. No i jak powiem, historia i życie pokazało, który z tych projektów jest zdolny do funkcjonowania, a który nie. Ukraiński w momencie załamania się Imperium Rosyjskiego był już na takim poziomie, rozwoju, że Ukraińcy potrafili wystawić swoją własną reprezentację, sformułować swoje własne oddziały wojskowe i zażądać terytorialnej autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego w 1917 roku, federalizacji Imperium Rosyjskiego, a następnie w momencie, kiedy władza w Petersburgu przeszła do rąk bolszewików, ostatecznie pełna deklaracja w styczniu 1918 roku pełnej niepodległości, żądania pełnej niepodległości, w pełni niepodległego państwa ukraińskiego. I znowu, władza rosyjska, tak, to znaczy bolszewicka władza rosyjska, nie jest w stanie się z tym pogodzić. Próbuje znaleźć nową formułę włączenia Ukrainy do państwa, które buduje, państwa, które w wielu wymiarach kontynuuje takie państwo, w którym Rosjanie jednak stanowią rdzeni, stanowią największą grupę, dominującą grupę. Jednak musi ono pójść na pewne ustępstwa wobec ideologii samostanowienia narodowego, które w tym momencie także jest, no, w pewnym sensie tutaj prezydent Wilson i ta ideologia liberalnego nacjonalizmu, którą on wprowadził, odegrała podobną rolę jak ideologia herderowska i rewolucji francuskiej na przełomie XVIII-XIX wieku. W związku z tym Lenin zwłaszcza zdawał sobie sprawę, że inkorporacja Ukrainy do państwa sowieckiego wymaga poczynienia pewnych
przynajmniej formalnych ustępstw, takich ustępstw, które dawałyby przynajmniej pozory zaspokojenia potrzeb narodowościowych, a po paru latach, tak, w 21 roku, doszedł do wniosku, że potrzebne są także ustępstwa bardziej nie tylko formalne, ale pewne rzeczywiste ustępstwa, na przykład jeżeli chodzi o kwestię użycia języka, o kwestię możliwości karier politycznych dla przedstawicieli narodu ukraińskiego. I powstaje formuła sowieckiego, w zamian za odebrane narodom, przywłaszczone przez partię komunistyczną, która tutaj była takim swoistym rdzeniem, ponadnarodowym rdzeniem tego państwa, dawano pewne atrybuty formalne państwowości, przy czym uważano, tak to uważała elita sowiecka na początku lat 20., że te atrybuty są w sumie drugorzędne, że one w dłuższej perspektywie czasu one zostaną, jak to wtedy ujmowano, że to są te państwa narodowe w formie, ale w treści są sowieckie, że ta sowiecka treść przetrawi tą narodową formę, która stanie się kompletnie niepotrzebna w pewnym momencie dzieje. Tymczasem stała się rzecz zupełnie odwrotna. Stała się, mianowicie ta narodowa forma jakby wchłonęła tą internacjonalistyczną, marksistowską, sowiecką treść. Przy czym bardzo wcześnie, co jest też ciekawe, władze w Moskwie już w latach 20., potem w latach 20. była taka komisja Zatońskiego, którą wysłano w 28 roku, żeby właśnie zbadała, jak to funkcjonuje, ta państwowość narodowa w formie, a socjalistyczna w treści. Ona przyjechała do Moskwy z alarmującym komunikatem, że trwa proces odwrotny, że właśnie proces odwrotny, który polega na tym, że nawet wysłani przez Moskwę emisariusze, którzy mieli reprezentować centrum, jakby pilnować, żeby władze lokalne, partyjne władze lokalne nie były lojalne wobec Moskwy, że ci reprezentanci centrum przekształcają się bardzo szybko w reprezentantów interesów Republiki Ukraińskiej i bronią jej wbrew interesom Związku czy wbrew interesom Moskwy. To doprowadziło do okazało się, że ten model można obronić tylko przy pomocy masowych czystek, masowego mordu, czego dokonano po pierwsze przez czystki inteligencji ukraińskiej, które zaczęły się już w 1939-1940 roku, później przez zniszczenie odrębności sposobu gospodarowania, tak, odrębności specyfiki ukraińskiej wsi poprzez kolektywizację i głodomór, i także osłabienie tej nacji, która zaczęła się paradoksalnie formować w tych warunkach sowieckich, poprzez po prostu fizyczne wyniszczenie, poprzez sztucznie stworzoną klęskę głodu. I to, znowu przekując tutaj historię, sytuacja wydawała się być ustabilizowana i jakby dzięki tym drastycznym metodom ten proces został poddany pod kontrolę Moskwy. Trwał następnie taki powolny proces, powolnej, ale jak się okazało, bardzo powierzchownej językowej i kulturowej rusyfikacji, zwłaszcza ludności miejskiej Ukrainy, zwłaszcza na wschodniej Ukrainie. Niemniej jednak, gdy ideologia, która była tutaj niezbędnym elementem legitymizującym cały ten system, okazała się martwa i Związek Radziecki w rezultacie tego się rozpadł. Okazało się, że miejscowa nomenklatura partii komunistycznej, która miała pilnować jakby interesów centrum, przyjęła na serio,
przyjęła na serio i szukając wyboru, szukając miejsca i roli, no, odwołała się do ideologii narodowej, zawierając swego rodzaju sojusz z narodowością, ruchem narodowym, tak, czy z elementami ruchu narodowego, który odrodził się błyskawicznie w momencie, kiedy system sowiecki się liberalizował w drugiej połowie lat 80. I ustanowiła, doszło do wybicia się ukraińskiego państwa w nowej jego formie na niepodległość. Proszę zwrócić uwagę, że podobny proces miał miejsce w Federacji Rosyjskiej. Tylko w Federacji Rosyjskiej, i tu jest problem, tak? I tu jest część, ważna część genezy tego konfliktu. Nie wiem, czy nie najważniejszy. To znaczy, tutaj korzenie tego tkwią w polityce Stalina, który próbował i dosyć skutecznie tak kształtować rosyjską świadomość, świadomość tego, tej rosyjskiej części Związku Sowieckiego, żeby Rosjanie w Związku Sowieckim utożsamiali się nie tyle z Federacją Rosyjską, ale ze Związkiem Sowieckim jako całość. To można było zauważyć nawet rozmawiając z przedstawicielami sowieckiej inteligencji z różnych republik, z Rosji, czy z Moskwy i z Kijowa. Dawało się to wyraźnie wyczuć. Tak? To znaczy dla tej inteligencji z Kijowa czy z Jerewania, oni utożsamiali się wszystkim z własną republiką. To była ich ojczyzna. A ze Związkiem Sowieckim także oczywiście, ale to było coś, to był jakby drugi krok. Z inteligencją z Moskwy czy z Leningradu zazwyczaj w ogóle nie było żadnej tożsamości, tak? Utożsamianie się z obszarem Federacji Rosyjskiej. Był Związek Sowiecki jako całość, tak? Mój dom od Kamczatki do Brześcia i słabo bardzo. To oczywiście były różne nurty, to znowu upraszczam w sposób zupełnie brutalny i powiedziałbym taki wręcz prymitywizuje z braku czasu. I to jest ten element tożsamości rosyjskiej, który obecnie jest wykorzystywany i że tak powiem pielęgnowany przez Putina i który nawiązuje do tej ojczyzny sowieckiej, która jest tutaj traktowana i to jest w pewien sposób proces analogiczny do tego, co próbowała robić monarchia rosyjska w drugiej połowie XIX wieku, kiedy próbowano jednocześnie rozwijać ten naród rosyjski, znaczy imperium, jednocześnie podawać, żeby on się utożsamiał z całością tego imperium, tak? Z całością tego imperium. W związku z tym dla narracji, która jest historycznej, rosyjskiej i dla narracji politycznej, że tak powiem, to oczywiście jest też ważne, jest też w tym całej historii ważne jest to, że ta elita rosyjska po załamaniu się ideologii marksistowskiej, szukając jakby historycznych wzorców, szukając historycznych tradycji, na których można byłoby się oprzeć, do których można się odwołać. Oczywiście w sposób naturalny sięgnęła do okresu przedrewolucyjnego. No i oczywiście co tam znalazła? No oczywiście znalazła tam ideę narodowości rosyjskiej, triedynej rosyjskiej nacji. Tak? Czyli tej narodowości rosyjskiej złożonej z trzech, obejmujących wszystkich Słowian wschodnich, krótko mówiąc. Było też widać od razu, i to ja nie będę tutaj znowu, nie mamy czasu na to, żeby wszystko tutaj szczegółowo opowiadać, ale było też widać bardzo wyraźnie, że elita rosyjska nie zaakceptowała faktu rozpadu Związku Sowieckiego w sensie
pełnego uznania podmiotowości dawnych republik. Tak, to znaczy uznano, że w nowych warunkach wspólnota państwowa i odrodzenie Związku Sowieckiego jest niemożliwe. Ale czyli formalnie oddzielne państwa tak, ale te państwa powinny znajdować się znowu w rosyjskiej strefie wpływów. Te rzeczy w zasadzie elita rosyjska rozstrzygnęła w swoim gronie już w 1992 roku. Była krótka dyskusja, trwająca pół roku, półtora roku, ale jeżeli się czytało, śledziło się to, co się pisze na te tematy, to było widać, że tak naprawdę nie było gotowości zaakceptowania pełnej niepodległości państw postsowieckich. W szczególności dotyczyło to Ukrainy. W szczególności dotyczyło to Ukrainy. To było widać od razu na samym początku całego procesu, jeszcze zimą 91 roku, jeszcze przed rozpadem Związku Sowieckiego formalnym, kiedy po referendum zaczęły podnosić się głosy, no właśnie w tym obozie demokratycznym nawet, w którym mówiono, no tak, ale przecież te granice, które my żeśmy uznali, bo podpisano między Federacją Rosyjską a Ukraińską SSSR bodajże w 90 roku porozumienie, układ, w którym republiki uznawały wzajemne granice, ale było tam sformułowanie w ramach Związku Sowieckiego. Więc argument tutaj był, że te granice my uznawaliśmy, ale tak długo, jak obydwie republiki pozostawały w ramach Związku Sowieckiego. W tej nowej sytuacji te granice nie w zasadzie są niesprawiedliwe. I tutaj były głosy no, takich ważnych dla kultury i cywilizacji rosyjskiej postaci jak Sołżenicyn, że te obszary wschodniej Ukrainy, zwłaszcza Donieck, Krym, one historycznie, etnicznie, językowo do tej Ukrainy nie powinny należeć, że to jest jakby terytorium rosyjskie i że w ogóle jeżeli cała Ukraina, nawet jeżeli chodzi o całą Ukrainę, no to jest ten rozdział czy rozwód jest tej strategią i podziałem w zasadzie no, tego, co słyszeliśmy od Putina w ramach jednego narodu. Rosjanie, Ukraińcy to jeden naród. To zostało z wielu względów szybko zaklajstrowane. Znaczy Republika Federacja Rosyjska w 1991 czy 1992 roku nie miała absolutnie siły do podnoszenia takich kwestii. Były kwestie tożsamości i systemu politycznego i kwestie federalizmu samej Rosji, tak? Znaczy zwłaszcza kwestia Północny Kaukaz, ale także Tatarstan. Więc niemniej jednak te elity postsowieckie, czy elity sowieckie, które stały się postsowieckimi, podejmowały bardzo wyraźne wysiłki, żeby ten proces budowy państw niezależnych zahamować. No, i tutaj mamy szereg przykładów. To było świadomie traktowane jako swego rodzaju akcja, taka akcja o no, zabezpieczanie odwrotu, tak, zabezpieczanie się w odwrocie. To dla Ukrainy tutaj ważne jest ze względów terytorialnych kwestia Naddniestrza, gdzie strona rosyjska nieformalnie de facto poparła próbę no, okaleczenia państwowości mołdawskiej, uczynienia jej niezdolnej do funkcjonowania i takiego próbowania no, od początku storpedowania tego projektu mołdawskiego narodowego. I ten brak akceptacji było widać, on się przejawiał w wielu wypowiedziach. Proszę zwrócić uwagę, że zajęło niepodległej Rosji 8 lat, żeby podpisać, ratyfikować, bo 6 lat, żeby wynegocjować, 5-6 lat, żeby wynegocjować traktat o dobrosąsiedzki traktat, tak, regulujący relacje i uznający formalnie istniejące granice przez Federację Rosyjską. I znowu od 97 do 90 prawie 2 lata zajęła
zajęła ratyfikacja. Przy czym przeciwnicy ratyfikacji, którzy byli wcale niemałoliczni, argumentowali właśnie w ten sposób, że oni są przeciwni temu traktatowi, ponieważ traktat ten uznaje przynależność Krymu do Federacji, do Ukrainy. A w 1999 roku wydawało się, że ten traktat, no, że jakiś nowy etap został otwarty, tak? Czyli pewien etap został zamknięty. Były takie analizy przez całkiem dobrych i zupełnie, ja bym powiedział, przynajmniej ja ich oceniam jako solidnych badaczy i naukowców, którzy twierdzili, że został zamknięty pewien proces, że teraz proces pogodzenia się nacji, nowej nacji rosyjskiej z tymi granicami, które istnieją, został w pewnym sensie zamknięty i dalej to już będzie z górki, że dalej to już będzie coraz lepiej. A 99 rok oczywiście to jest kolejny rok, w którym państwowość rosyjska przeżyła bardzo głęboki kryzys i to jest też warto tutaj o tym wspomnieć, że ten traktat został ratyfikowany w momencie, to było po tym, jak załamała się gospodarka rosyjska w 1998 roku, w sierpniu. Po drugie, zbliżała się kwestia sukcesji władz, czyli potencjalnie niezwykle konfliktogenny proces i sytuacja Federacji Rosyjskiej, osłabiający ją. I to był ten kontekst, w którym podpisano to porozumienie i ratyfikowano to porozumienie. Po przyjściu do władzy Władimira Putina można zaobserwować bardzo wyraźnie aktywizację polityki rosyjskiej wobec Ukrainy i aktywizację tej agendy, którą nazwał reunifikacyjną, to znaczy znalezienie jakiejś formuły reunifikacji przestrzeni postsowieckiej, przy czym widać było, że głównym celem, czy jednym z głównych celów było tutaj wciągnięcie Ukrainy. Było kilka projektów, które wymyślono wyraźnie po to, żeby włączyć do niego Ukrainę, która wydawała się kompletnie, absolutnie niezbędnym elementem odbudowy mocarstwowej pozycji Rosji. Ja już zwróciłem uwagę w 2001 roku na pierwsze wizytę Władimira Putina na Ukrainę, kiedy na spotkaniu z studentami, chyba to było w Kijowie, może w Charkowie, już nie pamiętam, użył sformułowania, że on uważa, że Rosjanie i Ukraińcy to jest jeden naród. To było bardzo, bardzo specyficzne. Już wtedy o tym mówię. I wyraźne było, że wprzęgnięcie Ukrainy do tego rydwanu neoimperialnego rosyjskiego jest ważnym, czy okazało się najważniejszym celem rosyjskim na obszarze postsowieckim. I powolne dojrzewanie, tak, rozwój państwowości ukraińskiej, konsolidacja, rozwój systemu politycznego, a zwłaszcza jego demokratyzacja, dodała tutaj dodatkowy czynnik. Tak? To znaczy w miarę tego, jak system rosyjski coraz bardziej stawał się autorytarny, w coraz większym stopniu miał problemy z legitymizacją demokratyczną. Tak? W zasadzie chciał się jej pozbyć. Tym bardziej ten rozwój, tutaj chciałem podkreślić właśnie tą jedną z fundamentalnych absolutnie rzeczy, to znaczy ten konflikt jest osadzony przede wszystkim moim zdaniem oprócz tych narracji historycznych, jest odmienność, radykalna odmienność kultury politycznej rosyjskiej i ukraińskiej. Ukraińska, która jest zakorzeniona w zupełnie innych tradycjach, oparta też na, okazuje się, wiemy o tym, tak, mity historyczne, mają olbrzymie znaczenie. Tak? To znaczy, jak sobie wyobrażamy własną nację, jak ona powinna funkcjonować. Znaczy ten mit kozacki, który jest mitem wolnościowym, który jest mitem, który można rozwijać w kierunku samookreślenia narodowego, który jest mitem takiej demokracji bezpośredniej. On jest zupełnie nie do pogodzenia, który zawiera także element prawa do buntu wobec władzy, która łamie dwustronny kontrakt. Tak? Rebelia zbrojna wobec
władzy, która staje się władzą autorytarną, która jest, chociaż jest władzą prawowitą, ale w momencie złamania przez nią kontraktu obywatele mają prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa. To jest coś, co to jest ta ukraińska tradycja, tutaj sięga korzeniami, no i to jest oparta na długiej tradycji europejskiej, rozwijanej jeszcze w średniowieczu, uprawnienia, tak, czy prawowitego prawa do wypowiedzenia posłuszeństwa w określonych warunkach nawet tej prawowitej władzy. Dla rosyjskiej politycznej kultury jest to absolutnie nie do przyjęcia, jest to absolutnie niezrozumiałe, jest to absolutnie w ogóle niezrozumiałe, to nawet nie można jakoś przetłumaczyć, tak, na ten język rosyjskiej kultury politycznej. No i oczywiście kultura polityczna ukraińska nie ma tego elementu imperialnego, który jest absolutnie fundamentalny dla rosyjskiej kultury politycznej. W związku z tym im bardziej rządy, reżim Putina miał kłopoty z legitymizacją, tym bardziej nie mógł zaakceptować tego rozwoju systemu ukraińskiego w kierunku demokracji. No, znowu upraszczając. I w pewnym sensie był to pewien paradoks, bo była to pewna pułapka, bo im bardziej myślano o tym w kategoriach tych, że Rosjanie i Ukraińcy są jednym narodem, tym bardziej było to nie do zaakceptowania. Bo oczywiście tradycyjnie rosyjski konserwatyzm, jeszcze przedrewolucyjny, ale i teraz postsowiecki, odwołuje się do tego, że Rosjanie są inni. Tak? W związku z tym to, co jest dobre dla, powiedzmy, Bałtów, Anglików, Polaków, te recepty polityczne, te wzorce polityczne są dobre, ale dla Rosjan z ich specyfiką one są niewłaściwe. Tak? Ale tego argumentu nie można użyć w odniesieniu do Ukraińców. Tak? Bo jeżeli Ukraińcy mogą wyrzucić swoich żulików i worów, to dlaczego nie Moskwiczanie? Tak? I widać też, właśnie w 2003-2004 roku mamy taki moment, w którym prasa rosyjska zaczyna pisać o tym, że no właśnie, że zaczynamy patrzeć na politykę ukraińską i na Ukrainę, jakby to była polityka wewnętrzna Rosji, tak jak coś, co się dzieje za granicą, tylko co się dzieje tutaj, jak na politykę wewnętrzną w Rosji. I to jest ten moment, w którym, no właśnie, ta udana rebelia, udana rewolucja, udany bunt postsowiecki przeciwko władzy jest po prostu alarmuje. Przyjęty z dużą dozą przerażenia na Kremlu. Tak? Wydawało się przed 2003 rokiem elicie rosyjskiej, że ona znalazła złoty kamień, że ona wie, jak tym systemem nowym postsowieckim manipulować, żeby mieć i fasadę demokracji, i to przekonanie, że mamy legitymację demokratyczną, a jednocześnie de facto kontrolować cały proces i zupełnie, że tak powiem, wykastrować mechanizm odpowiedzialności demokratycznej. Ukraina pokazała, że to nie jest tak, i pokazała także drogę, tak? Pokazała pewną metodologię. I stąd konieczność mobilizacji, konieczność w pewnym sensie zniszczenia tego eksperymentu, który nie mógł tutaj zagrażać elicie rosyjskiej. I znowu szybciutko do przodu. Jeszcze jeden ważny element. Trzeba też pamiętać, że ważnym elementem świadomości politycznej rosyjskiej elity jest takie, powiedziałbym, postimperialne czy neoimperialne, globalne patrzenie na swoje interesy i na interesy Rosji. I tutaj doszło do połączenia dwóch rzeczy w głowach kremlowskich. To znaczy warunkiem absolutnym, czy jednym z warunków bezpieczeństwa tej elity jest znalezienie takiego ładu międzynarodowego, który gwarantowałby jej możliwość robienia co chce z własną ludnością. Tak? Czyli ten
suwerenność posunięta do granic, absolutyzacja suwerenności. I dominacja nad Ukrainą, włączenie Ukrainy w swój, tak powiem, swoją strefę wpływów, staje się kluczowym elementem walki o zmianę całości systemu, o przekształcenie systemu międzynarodowego, czy o jego rewizji. Ten kształt systemu międzynarodowego, który został w sposób taki nie do końca sformalizowany, w zasadzie de facto, który powstał na gruzach Związku Sowieckiego i tego układu postzimnowojennego, de facto był także, tak jak niepodległość państw postsowieckich, był de facto odrzucony, tak? Nie przyjęty przez rosyjską elitę. Pytanie było tylko, kiedy będziemy na tyle silni, żeby móc ten ład nowy kwestionować, zrewidować. W latach 90. próbowano jakby ten ład, znowu tak samo jak niepodległość państw postsowieckich, próbowano blokować krystalizację tego ładu, jego jakby dokończenie, z dużym powodzeniem zresztą. I w momencie, kiedy Rosja, elita rosyjska, powiedzmy w latach 2006-2007, no tutaj można wskazać na znowu dłuższa dyskusja, poczuła się na tyle silna, żeby rzucić otwarte wyzwanie temu ładu. I podporządkowanie Ukrainy jest częścią tego. No, widzieliśmy to szczególnie wyraźnie, właśnie tutaj zmierzam do tego trzeciego, bezpośredniego elementu tej krótkoterminowych przyczyn. Rok 2021, 2022 mamy do czynienia z sytuacją, w której elita rosyjska znajduje się pod coraz większą presją, jeżeli chodzi o konieczność, jakby coraz większą trudność z zachowaniem władzy, z coraz mniejszą pewność ma ona, że może to utrzymać pod kontrolą, co wywołuje konieczność jakby likwidacji wszelkich możliwych alternatyw z jednej strony, a z drugiej strony widzi pewną okazję, pewną możliwość. Tak? Wydaje mi się, że oceniała, tu jest cała ocena, po pierwsze kondycji Zachodu, która oceniana jest po 2008 roku jako słabnąca. Zachód w coraz większym kryzysie. Po drugie, administracji Bidena, która została oceniana po tym teście, jaki zrobił Kreml Bidenowi z pierwszą mobilizacją sił rosyjskiej wokół Ukrainy na wiosnę 2021 roku, kiedy posunięcia administracji Bidena zostały odczytane jako słabość, jako ustępstwa, tak? zgoda na szczyt, porozumienia i tak dalej, różnego rodzaju zapowiedzi, no też ratyfikacja na warunkach rosyjskich układu SM2, wszystkie te dyskusje bardzo wyraźnie słyszane w Moskwie o tym, że, no, że tutaj priorytetem jest walka z Chinami, więc z tym trzeba tutaj próbować może jakoś Rosję przekabać na swoją stronę, potraktować lżej, że to konflikt z Rosją nie powinien być priorytetem dla administracji. To wszystko zostało odebrane w sposób taki, że jest możliwość do uzyskania pewnego przełomu. Na to nakładało się zmęczenie i pewna frustracja z niezdolnością wyegzekwowania tego, co Federacja Rosyjska myślała, czyli kierownictwo myślało, że ono sobie wywalczyło w Donbasie w 2014-2015 roku, zadając klęskę siłom ukraińskim i zmuszając stronę ukraińską do podpisania porozumień mińskich, tej drugiej wersji porozumień mińskich, które były właściwie bardzo korzystne dla strony rosyjskiej i ich realizacja właściwie spełniała podstawowe postulaty strony rosyjskiej. Powiązano to w grudniu 2021 roku bardzo wyraźnie i to pokazuje tutaj tą kluczową rolę kwestii ukraińskiej w tej walce, wplecenie tej kwestii ukraińskiej w szerszy kontekst i w szersze ambicje i rolę tego w szerszych ambicjach Federacji Rosyjskiej do przekształcenia ładu międzynarodowego na całym obszarze, powiedzmy, europejsko-atlantyckim, tak? Bo tam jest ta kwestia, pojawiła się tam obok Ukrainy, pojawiła się kwestia odbudowy de facto bufora na obszarze Europy Środkowej w postaci tego żądania, żeby NATO wycofało się poza
granicy 1997 roku, w sensie swoich struktur wojskowych i tak dalej. I tu są te dwie kwestie. Znaczy przekonanie o słabości Zachodu, rosnąca presja, konieczność legitymizacji, którą trzeba też właśnie, typowa kwestia, podbudować przez zwycięstwa na arenie międzynarodowej i okazja do kończenia tego procesu, no, włączenia Ukrainy w rydwan neoimperialnej, postsowieckiej polityki rosyjskiej, która wydaje się absolutnie koniecznym elementem dalszej pozycji mocarstwowej rosyjskiej na arenie międzynarodowej. Ja bym na to, i to w tym miejscu ja bym zakończył. Myślę, że te trzy perspektywy się tutaj dobrze nakładają na siebie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za taki głęboki wykład i mamy już sporo pytań na czacie, otóż zaczniemy. Dziękuję również naszym słuchaczom za aktywność, bo pytania naprawdę są ciekawe. Otóż pierwsze pytanie, dlaczego Rosjanie zaatakowali Muzeum Grzegorza Skowrody? Co ma oznaczać ten, w nawiasie mówiąc, sygnał? Wie pan, czy wie pani, ja nie wiem, to trudno powiedzieć, bo to z jednej strony może to być cel. Nie mam jasnego, są pewne przesłanki do tego, żeby myśleć, że Rosjanie, ale to trzeba byłoby zebrać to systematycznie, bo nie można wykluczyć, że to jest po prostu przypadek, tak? Znaczy, no raczej nie, ponieważ eksperci wojskowi mówią, że nie ma tam jakichś obiektów wojskowych. Ale ale w czasie wojny strzela się i to wiadomo, że nie zawsze się trafia i jest jakiś procent. Ale oczywiście ja mówię, że to jest tylko pewna niewielka możliwość, że to jest przypadkowe. Bo z drugiej strony to się wpisuje jakoś w to, co widzimy, tak? To znaczy, no niż ten ja bym powiedział, że widać w działaniach rosyjskich coś, co ja bym nazwał tą sowiecką, te sowieckie metodyczki, tak? To znaczy system sowiecki tak funkcjonował, że dla biurokracji pisano takie, no jakby ściągi, jak funkcjonować, tak, procedury, jak funkcjonować. One były publikowane w takich, to nazywano to metodyczkami. I że to są takie metodyczki KGB-owskie jeszcze, czy tam NKWD-owskie, które mówią, jak postępować z terytorium, które jest do opanowania. No tak, niszczy się elitę, tak, robi się listy, wyłapuje się aktywistów, rozstrzeliwuje się ich, wywozi się ich, ponieważ tutaj mamy do czynienia z ewidentną próbą, no jak mówię, tutaj sprowadzenia, zatrzymania czy cofnięcia wręcz procesu narodowotwórczego ukraińskiego, tak? To znaczy przekształcenia Ukraińców z nacji, którą się stali, którą są, tak? Politycznej nacji, w no, taką grupę etniczną, no, która tam w domu mówi jakimś swoim dziwnym dialektem, ale która kształci się powyżej tam pierwszych czterech klas szkoły podstawowej już w języku rosyjskim i która ma świadomość, no, ogólnoimperialną rosyjską. No, po to trzeba zniszczyć także, no, tą, zwłaszcza te elementy tej wysokiej kultury, tak, powyżej cepelni, jeżeli Państwo to rozumieją, tak? Znaczy kultura ludowa, jakieś tam koronki, kuchnia, to jest wszystko fajnie i bardzo ładnie, kochamy to wszystko, ale już to, co dotyczy kultury wysokiej, no to już jest nacjonalizm, tak? To już jest banderyzm, to już jest faszyzm, nazizm, jak to mówię. Ponieważ Skoworoda jest takim, no, kluczową postacią w pewnym sensie dla oświecenia ukraińskiego, dla rozwoju ukraińskiej myśli filozoficznej, no zupełnie podstawową. Tak? Ja bym powiedział nawet, w pewnym sensie tutaj nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się trochę tak, nawet w czasach sowieckich ten kult Skoworody był podkreślany. Moim zdaniem trochę, niemniej jednak, znaczy tu mamy do czynienia z takim paradoksem, tak? Znaczy, że oni też to czytali i oni w tych metodyczkach, w związku z tym niszczą to, no bo to jest ten element kultury wysokiej, który tutaj stoi na przeszkodzie do sprowadzenia Ukraińców z powrotem do tej funkcji, no takich, powiedziałbym, no, regionalnej grupy robotniczo-chłopskiej, tak? Takiego nasilenia, tak? Jak to mówi elita rosyjska.
Kolejne pytanie jest dość długie. Pan Witalij pisze. Ambasador Rosji w Warszawie został dzisiaj na cmentarzu oblany czerwoną farbą. Wyglądał na zadowolonego. To była prawdopodobnie celowa prowokacja, która miała na celu zrobienie materiału propagandowego o polskiej rusofobii. Zamiast rzucać w niego farbą, należy go jednak najprędzej z Polski wydalić. Co więcej, należy odebrać ambasadzie Rosji jej nieruchomości w Warszawie, zajmują cały kwartał miasta przy Belwederze i zaproponować jakieś nowe, skromniejsze lokum odpowiednie do nowej, starej międzynarodowej rangi Rosji. Celowo z małej literą pisze Rosji. I wzajemnych relacji. Na przykład przy ulicy Wieczniczej, gdzieś między ambasadą Białorusi i Arabii Saudyjskiej. Tak, dalej jeszcze jedno stwierdzenie, później pytanie. Stwierdzenie. Ambasada Związku Radzieckiego w Warszawie przed wojną zajmowała jedną kamienicę. To w zupełności wystarczy. Nie potrzebują całej dzielnicy. I pytanie zresztą, czy jest to możliwe technicznie, logistycznie i dyplomatycznie? No ja niestety tutaj nie jestem prawnikiem. Trudno mi to powiedzieć. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wiem tylko, że pewne kroki zostały podjęte, mające na celu przynajmniej to. Ja słyszałem o tych budynkach przy Belwederskiej. Tak? Taki duży kompleks pustych budynków, który stoi tam od wielu lat pusty, że zostały podjęte jakieś kroki, które mają, de facto miasto chyba weszło w posiadanie tych budynków, a przynajmniej rozpoczęło kroki prawne. Więc ten proces się rozpoczął. Ale to trzeba spytać ekspertów od prawa międzynarodowego. Ja nie prawię tutaj odpowiedzi udzielić. Ja wyobrażam sobie, że taki proces, to wszystko zależy od statusu prawnego tych budynków. Niestety czasem jest tak, że no, to jest kwestia ciągłości państwowości, ciągłości porządku prawnego, który w Polsce, no, Polska kontynuuje. Ciągłość państwową, prawną, tak zwanego PRL-u, czyli komunistycznej państwowości, pewne rzeczy, no po prostu się nie da się ich, nie chcąc łamać prawa międzynarodowego, no a tego nie chcemy i nie powinniśmy robić. No i trudno, tak? To są takie długofalowe skutki pewnego układu sił, który tam w historii kiedyś istniał i zmienić to, zwłaszcza jednostronnie, nie zawsze jest możliwe. No, myślę, że mimo wszystko można jakoś żyć z tym. Nie widzę w tym tutaj. Uważam, że nie możemy sobie pozwolić, nie powinniśmy, tak, z powodów zasadniczych postępować wbrew prawom międzynarodowym. No i tutaj jest jedno pytanie od tego samego pana Witalia i na podobny temat, czy w kontekście konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, jakie mogą być skutki dzisiejszego zajścia i biernego zachowania policji na cmentarzu? To być może znowu pytanie do prawników, to ja trochę w inny sposób zapytam, jak sam pan ocenia to wydarzenie, bo jedni mówią, że przecież wojna, jaka może być dyplomacja i dostał co należy, a inni mówią, że jednak policja polska miała zachować się w inny sposób. No więc na pewno to ja już znowu nie jestem prawnikiem, ale tylko mogę powiedzieć, że widziałem już ktoś tak uprzejmy, że wrzucił odpowiednie punkty kodeksu karnego polskiego, że tego typu atak jest zagrożony, no jest, z tego co pamiętam, do 3 lat. Wszelki atak na przedstawiciela obcego państwa to ewidentnie był atak, to ewidentnie jest w polskim prawie przestępstwem kryminalnym. Co do tego, jak to było, to ja nie potrafię, znaczy to trzeba, to wymaga jakiegoś, ja tego nie widziałem, tak, nie wiem, jakie były, kto jest odpowiedzialny, to jest bardzo specjalistyczna sprawa, bo to trzeba i znać prawo, i znać okoliczności. Wiadomo, nie wiem, kto zawinił, czy to policja mogła, nie potrafiła, czy to była bierność policji, czy była słaba sprawność policji, no to jest cały, generalnie pewnie powinno być jakieś dochodzenie i śledztwo, no na pewno będzie, no bo jeżeli został złamany kodeks karny, no to musi być śledztwo i jak w państwie praworządnym powinno to wszystko być wyjaśnione. A to, że to jest wojna, tutaj nie ma żadnego znaczenia. No to jest jakby odwieczne, dawne prawo, że jednak przedstawiciele dyplomatyczni, posłowie
cieszą się nietykalnością cielesną i w związku z tym no, wszelki atak na nich jest ewidentnym przestępstwem. No, tutaj nie ma żadnych wyjątków, jakbyśmy nie potępiali, tak? A tutaj oczywiście nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto jest winny i tego, że Federacja Rosyjska jest agresorem, postępuje w sposób, dokonuje zbrodni wojennych, co też widać wyraźnie, że to po prostu jest, rzeczy są niewyobrażalne. Więc zasługuje jako państwo na absolutne potępienie. To jednak są tutaj pewne reguły, których powinniśmy przestrzegać, bo powiem może rzecz niepopularną, ale nie możemy stawać się takimi jak strona przeciwna. To było pewne zwycięstwo drugiej strony i w pewnym sensie no, można powiedzieć, że w tym wypadku tego incydentu jest. Kolejne pytanie już bardziej dotyczy treści dzisiejszego wykładu. Otóż pan Mykita pyta, czy jest prawda, że w pierwszych latach władz radzieckich, w historiografii radzieckiej było uważane, że Bohdan Chmielnicki jest zdrajcą narodu ukraińskiego, który zrobił z Ukrainy rosyjską kolonię? Jeszcze raz, ponieważ część zawiesiło się, ja nie słyszałem części pytania. Czy jest prawdą, że w pierwszych latach władz radzieckich, w historiografii radzieckiej, pracy bolszewika historyka Pokrowskiego na przykład, było uważano, że Bohdan Chmielnicki jest zdrajcą narodu ukraińskiego, który zrobił z Ukrainy rosyjską kolonię? Nie wiem, muszę powiedzieć, że tego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ze wstydem muszę przyznać, że tak szczegółowo tego, co pisał Pokrowski na tematy ukraińskie, nie wiem, nie słyszałem o czymś takim. Chmielnicki był, tak mi się też wydawało, znaczy on później też był uważany za w historiografii rosyjskiej, później sowieckiej, tak, był uważany tutaj nawet, było przynajmniej od lat, od czasu wojny, był uważany za bohatera. Tego nie wiem, jak przepraszam, ale nie potrafię tego powiedzieć. Tak, kolejne pytanie od pana Tadeusza. Dobry wieczór. Jakie są możliwe scenariusze według pana doktora w sprawie ewentualnych zmian politycznych na Ukrainie po zakończeniu aktywnych działań wojennych? Myślę tutaj o elitach politycznych. W jaki sposób możemy się przygotowywać i co powinniśmy zrobić, aby Polska i Ukraina bardziej zyskały na tej sytuacji? Znowu się zawiesiło, tak? Tak. No właśnie, coś się dzieje z internetem. Pan Tadeusz pisze, dobry wieczór. Jakie są możliwe scenariusze według pana doktora w sprawie ewentualnych zmian politycznych na Ukrainie po zakończeniu aktywnych działań wojennych? Myślę tutaj o elitach politycznych. W jaki sposób możemy się przygotowywać i co powinniśmy zrobić, aby Polska i Ukraina bardziej zyskały na tej sytuacji? Znowu, no przykro mi, no ale ja nie, człowiek nie może znać się na wszystkim. Ja słabo się orientuję w wewnętrznej polityce ukraińskiej, więc tutaj nie mam żadnych na ten temat. Przypuszczam, że nie wiem, to może bardzo różnie być. Z jednej strony może to być na pewno wzmocnienie tendencji prozachodnich, tak, ewidentnie. Na pewno to, jeżeli ta wojna skończy się zwycięstwem ukraińskim, no to będzie niesłychane wzmocnienie, tak? Ale być może także dojdzie do jakichś, to zwykle też tak bywa, że wracający weterani szukają odpowiedzi na różne pytania, tak? To znaczy, dlaczego zwycięstwo kosztowało tak bardzo, tak wysoko. Tutaj różne są, ale jak mówię, no ja słabo się orientuję w wewnętrznej polityce ukraińskiej, więc nie potrafię tutaj dać żadnych odpowiedzi. Natomiast co do tego, jak my, to znowu, wydaje mi się, to znowu wychodząc za swoją rolę, wychodząc za swoje, że tak powiem, za swoje specjalizacje, wydaje mi się, że jednym z takich ważnych elementów jest to, jak Polska, jak my jako społeczeństwo traktujemy
Ukraińców, którzy czy to z własnej, tutaj mówię o tej, no to są, zawsze jest, motywy są bardzo złożone i te, którzy znaleźli się, którzy są na naszym terytorium, tak? Którzy są u nas. A tu trzeba, no tutaj moim zdaniem trzeba myśleć nad pewnymi rozwiązaniami systemowymi. Ja tu niestety jestem pesymistą w tym sensie, że uważam, że ta wojna może trwać bardzo, bardzo długo i że możemy mieć do czynienia jeszcze z napływem podobnej liczby, tak, podwojeniem się tej liczby, czy nawet potrojeniem. Co oczywiście jest wielkim, jest wielką tragedią dla, byłoby wielką tragedią dla narodu ukraińskiego, dla Ukraińców, dla tych wszystkich. Ale musimy postawić się w ich sytuacji. Ponieważ no w pewnym sensie no nie jest, jest to kwestia geografii tylko, tak? Że to spotkało akurat naród ukraiński, ale trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy w tej chwili bronią także nas. Że to, o czym mówiłem, te grudniowe żądania rosyjskie nie zostawiają żadnej wątpliwości, że celem rosyjskim jest kształcenie obszarów państw na zachód od Ukrainy, tym Polski, w rodzaj bufora, tak, który jest na łasce i niełasce rosyjskiej hegemonii wojskowej. I jest też, padały też takie słowa i takie stwierdzenia, słabo zawoalowane, że te żądania są nadal aktualne i że jeśli NATO ich nie spełni, no to zrobimy to samo, co z Ukrainą. Tak? W związku z tym dla mnie to jest kwestia zupełnie oczywista. No, Że to jest wojna wspólna. Jesteśmy zaangażowani w różnym stopniu, co jest dla nas, powinniśmy się z tego oczywiście bardzo cieszyć, ale też pamiętać, że koszta tego ponosi naród ukraiński, ponoszą Ukraińcy. W związku z tym, no nie wiem, to są różne kwestie praktyczne, to uważam też, że to znowu mogę być niepopularny, nie jest to moja rola, to mówię jako obywatel po prostu, nie jako ekspert, specjalista, ale uważam, że w związku z tym dobrze byłoby, mówiłem też na forum, to akurat miałem taką okazję, pod koniec zeszłego tygodnia spotykałem się z dwiema deputowanymi Rady Najwyższej. No nie sam, ale w szerszym gronie. Tak? Uważam, że strona ukraińska powinna, bo to nie my możemy robić. Bo od razu powiem od czego, że mnie na przykład razi, ja rzadko oglądam polską telewizję, bo nie mam czasu na to. Tak? I oglądam raczej rosyjską, bo to jest, i ukraińską, bo to jest jakby moja, w tej chwili tyle się dzieje, ale parokrotnie widziałem, może to nie jest typowe, kiedy o sprawach ukraińskich, o sprawach także uchodźców ukraińskich rozmawiano bez uczestnictwa w tym ukraińskiego. Tak? To znaczy, i to jest taki dobry zwyczaj też zachodniej, tej dobrej zachodniej na stacji telewizyjnej, że tego się nie robi. To znaczy, jeżeli jest temat ukraiński, to powinien ktoś, to oczywiście jest zawsze problem, bo są na pewno, znowu nie można upraszczać, są różni, ludzie mają różne poglądy, także nie można też stereotypu stanowić, więc to jest oczywiście problem, ale zawsze ktoś w takiej sytuacji, na przykład gdy dyskutowana jest kwestia, no, co zrobić, jakie programy i tak dalej, jak uczyć dzieci ukraińskie. Tak? Nie powinno być to narzucone przez państwo polskie, tylko powinno być to w jakiejś, no nie wiem, konsultacji ze społecznością ukraińską, z rządem ukraińskim. Powinny być jakieś kanały otworzone. Jest już tak duża liczba ludzi, że nie wiem, powinien być ustanowiony moim zdaniem w tej kwestii jakiś stały kanał komunikacji, grupa jakaś łącznikowa. Strona ukraińska powinna zainicjować wyłonienie się jakiejś reprezentacji Ukraińców, którzy są w Polsce. To wszystko powinno, no bo inaczej będzie, mogą być, uważam, że tak jest pryncypialnie, tak powinno się to robić. Bo też musimy spojrzeć na to z dłuższej perspektywy. Potencjalnie mamy do czynienia z długofalowym współżyciem polsko-ukraińskim, tu na polskim terytorium, kiedy Ukraińców będzie tutaj nie
nie 2 miliony, tylko powiedzmy 6 milionów. Jest to, ja od razu powiem, że dla mnie to jest, ja widzę w tym, ja nie, ale ja jestem człowiekiem może nietypowym, ale uważam, że to jest w tej tragedii, w tym, że to jest, że należy to przekuć w coś pozytywnego. I że są do tego przesłanki po obu stronach. Może to być taka konieczność, którą trzeba po prostu dobrze spożytkować i nie dać się przede wszystkim, trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w stanie wojny. W związku z tym strona rosyjska będzie próbowała wykorzystać i naturalne przy takiej skali zjawiska, naturalne sytuacje konfliktowe, różnice interesów. Próbujmy jako społeczeństwo zachować sposób dojrzały, świadomy, i próbować odnosić się do siebie jak ludzie, normalni, którzy znali. To jest taka sytuacja zupełnie tragiczna i no jak mówię, no, potrzebna tu jest, ale wydaje mi się, że trzeba nad tym bardziej pracować i szukać takich już rozwiązań przyszłościowych. Sorry, przepraszam, to za długo trwało, ale myślę, że to jest ważna kwestia. No tak, na pewno. Następne pytanie właśnie już dotyczy historii. Czemu według pana doktora Zachód nie był przygotowany na upadek Związku Radzieckiego? Mam na myśli wizję George'a Busha seniora do Kijowa 3 tygodnie przed puczem w Moskwie. Tak, ja akurat byłem w Kijowie wtedy. Także to widziałem, jak Bush przyjechał, słyszałem to, oglądałem. No oczywiście nie byłem, bo oglądałem to akurat w telewizji ukraińskiej. To przemówienie. Nikt nie był przygotowany. Znaczy, to było coś, co nie mieściło się w głowach. Tak? Ja pamiętam wiele dyskusji jeszcze z 91 roku, kiedy no, ludzie wybitni, intelektualiści, specjaliści, załamanie Związku Sowieckiego prawie nikt nie przewidywał. Prawie nikt nie przewidywał. I przy czym? I trzeba powiedzieć, że po stronie amerykańskiej, w tej chwili już bardzo wiele tych rzeczy jest ujawnionych, są jako odtajnione, są na temat pracy jakieś. Z tego, co ja widziałem, była bardzo silna tendencja wewnątrz administracji Busha, która niechętnie odnosiła się do rozpadu Związku Sowieckiego, obawiając się chaosu, obawiając się destabilizacji, obawiając się tego, że zwłaszcza, że broń nuklearna wpadnie w różne ręce. Proszę pamiętać, że wszyscy mieli już wtedy, Jugosławia już wtedy działa, tak? Że taka duża Jugosławia byłaby tragedią. Uważano, że optymalnym rozwiązaniem byłoby kontynuowanie dalszej demokratyzacji całego Związku Sowieckiego. Nie chciano też podcinać pozycji Gorbaczowa. Uważano, że jeżeli tam będzie się, jeżeli im bardziej będzie się zbliżał, im bardziej będzie realna groźba rozpadu Związku Sowieckiego, tym bardziej wpływowe mogą się nam w Moskwie stać siły tak zwanych rewanżystów, tak? Czy tych, którzy w końcu pucz przeprowadzili. Co też, ale też nie jest prawdą, że to było jakby nie, była część biurokracji amerykańskiej, część analityków jakby doceniała i widziała, bo parę osób, które tam wybitnych, tak, genialnych można powiedzieć, które widziały, jakby przewidziały ten proces. No, no, problem oczywiście zawsze polityków jest, którą radę wybrać, tak, który ekspertów jest, ma rację, tego nie wiadomo, to jest pewien. No wybrano taki układ. Wydawało się, że to jest najbezpieczniejsze, najlepsze z punktu widzenia no, amerykańskiego, ale z punktu widzenia wszystkich. Ja nie chcę tej polityki bronić, ale po prostu wyjaśniam, jakimi przesłankami się kierowano. Kolejne pytania. Pani Anastasija pyta, jakie scenariusze przyszłości widzi pan możliwymi dla Rosji? Rewolucja, Korea Północna, rozpad Rosji czy coś innego? No bo od razu powiem, że ja nie wierzę w żaden rozpad Rosji.
To znaczy, może poza jakimiś republikami północno-kaukaskimi, ale ja uważam, że jednak proces narodotwórczy w Federacji Rosyjskiej osiągnął już taki poziom, że nie wierzę w rozpad. Tak? Federalizacja Rosji jest potrzebna, no, znowu, jeżeli można mówić z zewnątrz, tak? To jest kwestia, Rosjanie muszą o tym decydować, ale wydaje mi się, że federalizacja, no, jeden z tragicznych procesów, jeden z najgorszych procesów, jakie dokonała ekipa Putina, to jest kompletne, na ten temat jest cała literatura, to jest kompletne wykastrowanie federalizmu rosyjskiego. Tak? Znaczy nie ma w tej chwili żadnego federalizmu tak na rzeczywistości, tylko jego pusta forma. I to jest niezbędne. Natomiast rozpad, no ja nie wierzę, no ale jak mówię, no nie można tego wykluczyć. Za mało wiemy, myślę też o świadomości lokalnej, o tym, bo to jest też kwestia świadomości miejscowej, tak? Jak do tego społeczności miejscowe by się odnosiły. To jest to ostatnie pytanie. Czy jakie następne warianty? Bardzo, moim zdaniem, sytuacja jest taka, że ten. To jest taki system, który jeżeli się załamie, to on może załamać się w każdej chwili. Ale może załamać się dopiero za lat 5. On jest twardy, ale kruchy, ja bym powiedział. Tak? Znaczy, w momencie, kiedy na przykład doszłoby do jakichś masowych nieporządków, nikt nie będzie tego reżimu bronił. Tak? Znaczy, nie wierzę, żeby średniego szczebla personel nie tutaj nie był gotów strzelać do Ukraińców, tak, do Czeczeńców, do Polaków, tam do jakichś innych obcych, tak, ale do swoich w Moskwie, w Petersburgu mam wątpliwości. Umacnia mnie w tych wątpliwościach to, że władza rosyjska od dawna, od wielu lat wydaje się robić wszystko, żeby uniknąć takiego właśnie scenariusza. I jakby po jej obawach, a uważam, że oni mają dosyć trafną, jakby na tym zęby zjedli, tak? Oni swoje społeczeństwo znają dobrze. Od tego zależą ich losy, ich życie, oni to jest jakby ich. Więc i tu wyczuwam taką obawę, żeby tego jednak nie robić. To jednak jest coś, co w Rosji chyba już by nie przeszło. Wbrew pozorom, ja widzę, pewne zmiany jednak są w świadomości. Znaczy jedną z taką zmianą ważną, która zaszła fundamentalną w późnym okresie gorbaczowskim. To znaczy i z tym i system putinowski ma problem. To znaczy władza w Rosji musi się legitymizować poprzez odwołanie się do wyboru. Tak? To znaczy te wybory fałszuje, wszyscy to widzą, ale nie można odwołać w ogóle wyboru. Tak? Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Można je fałszować, tak? Próbować fałszować i tak dalej, manipulować, tak? ale tej atrapy nie można się już pozbyć. To jest trochę tak jak z federalizmem sowieckim. Tak? Te państwa, ta ukraińska SSR była takim, no nie była niczym, ale Lenin rozumiał, że nie można tego zlikwidować, że ona jest potrzebna. Bo w tej atmosferze i w tej sytuacji, kiedy prawa narodów są czymś oczywistym, no nie można przywrócić imperium, abstrahując zupełnie, chociażby deklaratywnie, od praw narodowych. Tak? I tu jest trochę tak samo. Te struktury zawsze, i tu jest, i oni się wyraźnie tego boją, że te struktury mogą zostać w tym sensie ożywione. Więc ja widzę tutaj, jest tu pewna szansa. Ja jednak wierzę, że tu jest jakaś szansa. Chociaż oczywiście usunięcie samego Putina niczego nie rozwiązuje. Bo to jest rdzeniem tego systemu. To nie jest kwestia tylko Putina. To jest kwestia tego, że w tym chaosie postsowieckim, kiedy załamało się państwowość sowiecka i funkcjonowały różne elity, różne interesy, różne grupy. Jedna grupa się wyróżniała i przejęła, że tak powiem, kontrolę w tym, przejęła pakiet kontroli. To była grupa, którą ja bym nazwał czekistami. To była grupa ludzi, bo to wojsko tutaj jest ważnym, ale jakby
mniejszym udziałowcem, czy jakby podporządkowanym elementem. To są ludzie z dawnego KGB, z różnych struktur dawnego KGB, którzy ze względu na wielkość tej struktury, ilość ludzi zaangażowanych, ich specyficzne zdolności, umiejętności, kwalifikacje, no, predestynowały ich w pewnym sensie do przejęcia, stanie się rdzeniem tego systemu. Oni są, tak się postrzegają, nawet wzorują się, patrzy na to, jak zachowują. Oni próbują wzorce sowieckie, tak? Swoje dzieci na bale organizują swoim dzieciom, które są wzorowane na carskich balach. No to w ogóle jest jakaś... oni się uważają za taką nową szlachtę. To jest to nowe dwariactwo, które uratowało Rosję przed ruiną i przed rozpadem, i w związku z tym on zasługuje na to, żeby tą Rosją rządzić i traktuje resztę obywateli jak właśnie jak to nasilenie, tak? Jak tych chłopów pańszczyźnianych, które jak ja wiem z historii rosyjskiej w XIX wieku, elita rosyjska cały czas bała się, co, no tak, trzeba tych chłopów wyzwolić, ale co, jak to zrobić, ponieważ oni zaraz tutaj będą nam powtórzą Pugaczowa, powstanie Pugaczowa. I tutaj są pewne analogie. Oczywiście analogie takie są zawsze bardzo dalekie, ale coś, znaczy oni, i to jest oczywiście bardzo też wygodne, więc to moim zdaniem tu element, że tak powiem, szczerości w tym, jakby autentyczności tego jest dużo mniejszy niż wśród elit XIX-wiecznej Rosji. To jest dużo takiego właśnie, no to jest wygodna legitymizacja, że społeczeństwo nie dojrzało. I w związku z tym musimy trzymać się krótko i że powiem, żeby ocalić Rosję przed tym, co się działo, tak? Przed rzekomą groźbą rozpadu w latach 90., która oczywiście jest mitem pewnym, bo właśnie federalizm rosyjski bardzo dobrze zadziałał, żadnej groźby rozpadu nie było. To jest czysta bajka wymyślona po to, żeby właśnie dyskredytować tą ścieżkę. Poza Czeczenią nikt, żadna z republik nie chciała ogłaszać niepodległości, nawet Tatarstan. To wszystko była kwestia wytargowania odpowiednich warunków, ale nikomu nie przychodziło do głowy, żeby się z Federacji Rosyjskiej wypisywać, nawet w tych latach 90. Więc to jest wszystko taki bardzo, bardzo, bardzo istotny, bardzo ważny taki, no, mit. Także pozbycie się tej warstwy, tej grupy, jakby zabranie jej władzy, no jest tutaj kluczowym elementem tej operacji, która miałaby doprowadzić do jakby pozytywnych zmian w Rosji, żeby Rosja ewoluowała w kierunku demokracji przedstawicielskiej, nie chcę mówić liberalnej, bo to jest, ale po prostu nie można skakać, ja też uważam, że nie można przeskakiwać etapów, tak? Nie można od razu. No, wszystko musi mieć swój pewien, nie można też nadmiernie radykalnie różnych rzeczy zmieniać, ale wprowadzenie swobodnych, wolnych wyborów i wolności agitacji politycznej nie jest jakimś, to jest taka podstawowa zmiana, która powinna być możliwa w Rosji i przy pewnych układach może być, ale warunkiem jest właśnie unieszkodliwienie tej czekistowskiej kamaryli, czy tej czekistowskiego tego całego, tego, tej warstwy czekistowskiej, pasożytniczo-bandyckiej, że tak powiem. To pytanie pan Miłosz Bartosiewicz pyta. Jak pan doktor sądzi, czy Rosja w wyniku napaści na Ukrainę będzie przez długi czas pariasem na arenie międzynarodowej, oczywiście w tak zwanym świecie zachodnim? Czy może obecne bezprecedensowo twarde stanowisko państw zachodnich, zwłaszcza Niemiec, Włoch i Francji, to przejściowy etap i w krótkiej perspektywie Okcydent wróci do roboczych relacji z Moskwą? Czyli rozumiem, że czy jest możliwy powrót do business as usual? No wie pan, moim zdaniem nie. To znaczy, moim zdaniem nie ma powrotu do business as usual. Problemem jest to, że ewidentnie, tu ma pan rację, część establishmentów politycznych, zwłaszcza w takim kraju jak Niemcy, właśnie tam 3 dni tam na konferencji był, uważa, że jakiś powrót do tego jest możliwy. Tak? Czy oni by chcieli? Nie wiem, czy oni muszą uważać go możliwy, bo próbują się zachowują się tak, jakby on był możliwy. Uważam, że to jest, że oni nie osiągną swojego celu, natomiast oni robią straszną robotę, dlatego że oni
to, co oni robią, to widać, są tego efekty. Ta traktowanie Rosji jako pariasa jest nie do końca konsekwentne nawet na Zachodzie. Oczywiście nie ma też mowy, trzeba też pamiętać, że jest cały wielki świat poza Zachodem, gdzie Rosja wcale nie jest pariasem. Nie mówimy tylko o Chinach, które są tutaj w pewnym sensie macodawcą i sponsorem tego, co się dzieje, ale także Indie na przykład. Tak? Nie można tego lekceważyć, 600 milionów ludzi, tak? Czy nawet w tej chwili więcej. Demokracja, Indonezja, tak? Właściwie cały tak zwany, znowu nieprawny politycznie termin, ale tak zwany trzeci świat. Ameryka Łacińska, Brazylia. No, wcale nie zamierzają ani poddawać Rosji, że zajmują stanowisko neutralne, tak? Faktycznie sprzyjające Rosji de facto. To nawet jeżeli patrzymy na wyniki głosowania w zgromadzeniu ogólnym, to nawet te kraje, które głosowały przeciwko, wcale nie zamierzają się przyłączać do żadnych sankcji. No, odwrotnie, to próbują wykorzystać to dla swoich celów. Co moim zdaniem świadczy też o pewnej, sorry, że to powiem, ale politycznej niedojrzałości, bo jakby nie potrafią dojrzeć tego, że system międzynarodowy, że obrona, że inaczej, że sytuacja, w której nie może wspólnota międzynarodowa znaleźć recepty na to, jak zachować się w sytuacji, gdy do ewidentnej, masowej agresji na sąsiada niesprowokowany dopuszcza się mocarstwo nuklearne, które z punktu widzenia karty Narodów Zjednoczonych powinno być jednym ze strażników ładu międzynarodowego, jest sytuacją, która jest dla wszystkich niebezpieczna i wszyscy są powinni być de facto obiektywnie mają interes, żeby w tej sytuacji, żeby tą sytuację rozwiązać, ale rozwiązać w taki sposób, żeby taka rzecz więcej, żeby zmniejszyć możliwość takich działań i zachowań. I w związku z tym zajmowanie stanowiska neutralnego jest po prostu bardzo krótkowzroczne i oświadcza albo krótkowzroczności, albo niedojrzałości politycznej i w związku z tym no ale taka jest rzeczywistość. W związku z tym, wracając jeszcze tutaj, to zachowanie tych części, które powoduje, że jakby myślało one o przywróceniu status quo ante i jakby powrotu do business as usual, zachęca stronę rosyjską. Tak? Znaczy ono wzmocnia poczucie w Moskwie, że no mamy te podziały w świecie zachodnim i mamy szansę w związku z tym wygrać, ponieważ oni się złamią, już się łamią. Tak? Co więcej, ono zwiększa ryzyko przekształcenia tego konfliktu zbrojnego w szerszy konflikt zbrojny. No, jeżeli mamy do czynienia z takim przeciwnikiem, który się łamie, no to trzeba go jeszcze mocniej nacisnąć. A nie ma lepszego sposobu naciśnięcia niż zastosowanie działań wojskowych. No. W związku z tym to jest jak cała ta polityka zachodnia, zwłaszcza nie, no, zachodnia, ale w tym europejska, a europejska tak naprawdę inspirowana przez niemiecką Ostpolitik, jest tragedią, dlatego że ona doprowadziła do skutków, które są odwrotne od zamierzonych. Dokładnie do odwrotnie od zamierzonych skutków, ponieważ była oparta na kompletnie fałszywych przesłankach. I tkwienie przy tym w tej sytuacji jest po prostu jakimś wielkim nieporozumienie, stwarza niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, zwiększa niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Ja tu mówię o tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w tę wojnę, to znaczy ze strony ukraińskiej. No, tutaj można rozważać, czy to, może ze strony ukraińskiej to byłoby no, dobre, tak, jeżeli by doszło do rozszerzenia konfliktu. Chociaż oczywiście to też są negatywne strony. Tak. No, nie będziemy w tej chwili może w to wchodzić.
Następne pytanie, znowu pan Anastasia, tutaj bardzo mi podoba się jako Ukraińcowi, jak to pytanie jest sformułowane na początku. Gdy Ukraina otrzyma zwycięstwo, co stanie się ze społeczeństwem rosyjskim? Czy będzie jakaś praca nad pomyłkami, robota nad ośrodkami lub jakaś edukacja narodu rosyjskiego? Jak pan uważa, czy symbolizm w odniesieniu do 9 maja w Rosji zmieni się w nadchodzących latach? Więc ja uważam, że oczywiście, znowu tutaj jako historyk, moim zdaniem jest tak, że realne zmiany i przemyślenia w elicie rosyjskiej, w społeczeństwie rosyjskim, jakaś refleksja i zmiana kursu, fundamentalna zmiana kursu systemu politycznego, warunkiem tego niezbędnym jest ciężka klęska. Znaczy przegrana wojna na dużą skalę. Czyli w tym sensie tutaj Ukraińcy walczą też o zmianę Rosji. Jeżeli by zwyciężyli, tak jak to zakłada pani pytanie, to tak, to wtedy taka klęska moim zdaniem oznaczałaby, że popchnęłaby, zmusiłaby elitę rosyjską do zmiany, do szukania, no w ogóle zmiany, do szukania innego pomysłu na Federację Rosyjską, na to, czym powinna być Federacja Rosyjska i w jakich relacjach powinna być ona ze światem, jaką politykę ona powinna prowadzić, i wewnętrzną, i zagraniczną, absolutnie. To jest moim zdaniem już niemal 100%, że po klęsce takiej do czegoś takiego dojdzie, prędzej czy później, myślę, że nawet prędzej niż później. Załamanie się reżimu w konsekwencji klęski w wojnie jest moim zdaniem więcej niż pewne, ale problem na tym, że moim zdaniem na Kremlu też sobie zdają z tego sprawę. I co to, czy w związku z tym tak, i wtedy oczywiście i 9 maja musiałby ulec, 9 maja został strasznie jak to przekształcony w coś, co no znowu tutaj trzeba by. To jest kwestia społeczeństwa rosyjskiego, ale wydaje mi się, że jeżeli można tak zrecenzować z zewnątrz, to z takiego święta, w którym on został przyznany taką militarystyczną, asertywną, wręcz wojowniczą demonstrację siły. Tak? Cały ten element taki, powiedziałbym, no właśnie związany z takim naprawdę pewnym, no, podejście, złożeniem hołdu ofiarom. Tak. I jakby zastanowieniem się nad w ogóle tragedią, katastrofą, jaką była wojna 1941 czy 1945 roku, tak, dla Związku Sowieckiego, dla narodu Związku Sowieckiego. Ale także zastanowienie się nad szerszym kontekstem, tak? Bo znowu Związek Sowiecki nie wszedł do tej wojny jak niewinny gołąbek. Przepraszam, że to mówię, ale to ludzie sowieccy tutaj nie mieli nic z tym wspólnego w tym sensie, ale no byli częścią tego systemu. Ale gdyby Stalin dokonał innych wyborów przez ten 9 roku, sytuacja mogłaby potoczyć zupełnie inaczej. Ale nie dokonał ich, bo w pewnym sensie był zdeterminowany swoją ideologią i celami, jakie Związek Sowiecki zostawiał wobec swoich sąsiadów, wobec reszty świata. Więc tutaj oczywiście ja też oczekiwam, nieuniknione będą zmiany tej formuły w sytuacji, gdy zmieni się reżim rosyjski, bo ta formuła jest tak przywiązana do tego reżimu, że to jest po prostu nieuniknione. To jest po prostu nieuniknione. Pan Witalij tutaj wspomina w komentarzu postać Stanisława Szuszkiewicza. Tutaj długo pisze o jego biografii. Tak wiemy, kim jest Stanisław Szuszkiewicz. I pyta, czy zdaniem pana doktora, czy Białoruś zachowa się jako państwo? No, moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Dlatego, że to jest kwestia tylko czasu. Protesty na Białorusi, skala tych protestów
trwałość tych protestów, ich głębia pokazują, że wbrew oczekiwaniom, można powiedzieć, wielu ekspertów, że ten proces narodowy na Białorusi osiągnął pewien próg, którego już można temu zapobiec tylko dokonując masowej zbrodni, tak? Masowej czystki, masowego ludobójstwa. To jest nieuniknione, to jest kwestia tylko czasu. To jest trochę tak, ja na to patrzę trochę tak, jak na powstanie styczniowe w historii Polski. Ono przegrało, ono zostało zdławione siłą, ale ono miało fundamentalne znaczenie dla formowania się tego już post-Rzeczypospolitańskiego narodu polskiego, tak? Tego nowego narodu polskiego. I te lekcje, które były wyciągnięte i przez elitę znaczy moim zdaniem to jest przesądzone. Tak? I w związku z tym nawet Federacja Rosyjska w tej chwili nie jest gotowa do tego, żeby likwidować formalny status odrębny Białorusi jako państwo. Tak, ona sprowadziła ten status pod wieloma względami do fikcji, ona sobie podporządkowała to państwo, ale proszę zwrócić uwagę, bardzo ostrożni są co do tego, żeby jakoś, proszę pamiętać, że były przecież te pomysły na 2001 czy 2002 roku. Putin mówił o tym wprost, tak? Nawet mówiono o wcieleniu Białorusi do Federacji Rosyjskiej w postaci oddzielnych obwodów. To nie jest wcale przywoływane teraz i moim zdaniem nieprzypadkowo. To jest to, co się dzieje też, jeśli chodzi o sabotaż na kolejach białoruskich. No to też pokazuje i to i tam, gdzie można by powiedzieć na wschodniej Białorusi, tak, która wydawała się taka najbardziej zrusyfikowana, najbliższa, tak, i też więc moim zdaniem ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Ja nie mam w tej kwestii żadnych wątpliwości. Ostatnie pytanie z czatu i później, jeśli nie będzie nowych pytań, to ja jeszcze jedno swoje pytanie zadam. Otóż pytanie z czatu. Czy przygotowywanie Rosji na aneksję Krymu rozpoczęło się już od razu po ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości? Mam na myśli wizytę do Kijowa w 1991 ówczesnego wicepremiera Rudzkiego, który wprost powiedział Krawczukowi, że Rosja nigdy nie uzna Krym jako część Ukrainy. No tak, ja tutaj o tym troszkę też mówię. W telegraficznym skrócie wspomniałem o tych reakcjach rosyjskich jeszcze właśnie po późnym latem, już po puczu, tak? To właśnie to był jeden z tych. Więc ja nie sądzę, żeby. No to jest właśnie. To jest taka moim zdaniem też cecha charakterystyczna kultury strategicznej rosyjskiej. Znaczy, ja nie sądzę, żeby były jakieś konkretne plany, natomiast było dosyć głęboko zakorzenione przekonanie, że celem na razie to jest zahamowanie, tak? Zahamowanie tego procesu budowy ukraińskiej państwowości, przeszkadzanie temu, tak? Zapobiegnięcie konsolidacji, ustawienie jakichś takich właśnie punktów zaczepienia, stworzenie punktów zaczepienia, jeszcze bez jakiegoś pomysłu, co z tym dalej. Ale ten punkt zaczepienia, no właśnie chociażby tutaj była kwestia floty czarnomorskiej, bazowanie i tak dalej, później te różne pomysły Łuszkowa, który prowadził dosyć aktywną działalność taką. No, dwie rzeczy były, czy trzy rzeczy były ważne wtedy, które uniemożliwiały jakąkolwiek. Federacja Rosyjska miała duże problemy. Założeniem Jelcyna było jednak, że potrzebny jest, że nie można zerwać z Zachodem. Rosja była zaburzona, potrzebowała z tym Zachodem współpracować, więc nie można było robić niczego, co było drastycznie sprzeczne z prawem międzynarodowym. Więc pozwolono, tak, i jakby toczyła się wojna czeczeńska. To była ważna tutaj kwestia, tak? Rosjanie nie mogli
tym momencie podważać i jakby popierać separatystyczne dążenia na Krymie w momencie, kiedy walczyli tutaj, mieli wojnę czeczeńską. Więc te wszystkie kwestie powodowały, że natomiast od kiedy jest pomysł, żeby, no znowu, tutaj są różne na ten temat, bardzo mało mamy informacji. Wydaje mi się, że jeden z rosyjskich analityków, który jest dobrze powiązany, sugerował, że to jest, i to wygląda dosyć prawdopodobnie, że takie planowanie pierwsze dotyczące przejęcia Krymu zaczęło się po tym, jak w 2008 roku podczas wojny z Gruzją strona ukraińska próbowała deklaratywnie chociażby tak, ograniczyć swobodę działania floty. To była druga kwestia, to był ten proces podjęty przez Juszczenkę o wypowiedź, jakby nie przedłużania umowy o bazowaniu floty. To też mogło skłonić Rosję do myślenia o tym, że tak, to prawda, po Juszczence przed Janukowicz podpisaliśmy tutaj, chociaż to porozumienie podpisane w Charkowie, ono było na tak długi okres, że w zasadzie wydawałoby się, że to, no ale tu też nie można, że różne warianty rozważano, tak? Ten wariant wcielenia. Wydaje mi się jednak, że on został, że to była taka decyzja dosyć spontaniczna, dlatego że jeżeli racjonalnie rozważać interesy rosyjskie, mogłoby się wydawać, tak? To znaczy z punktu widzenia rosyjskich wpływów na Ukrainie i podporządkowanie Ukrainy jako całości, wyjęcie, aneksja Krymu temu nie, moim zdaniem nie sprzyjała. Że był to, ja tutaj mówiłem o tej potrzebie legitymizacji, o tej instrumentalizacji polityki wobec Ukrainy po to, żeby uzyskiwać, żeby legitymizować władzę rosyjską, tak, wobec własnego społeczeństwa. To wydaje mi się, że to był taki moment, w którym, proszę też zwrócić uwagę tam, jeżeli się zwrócić uwagę na detale, tak, na chronologię, to widać, że strona, ma się wrażenie, że strona rosyjska nie bardzo wiedziała, tak, i rozważała różne scenariusze. Jeszcze nawet w trakcie operacji. I wydaje mi się, że tak rzeczywiście było, tak, żeby to można było różnie rozegrać. I zdecydowano się na tę aneksję, mi się wydaje, dlatego, żeby właśnie zdecydowano, że to da największy, jak to powiedzieć, największe korzyści dla polityki wewnętrznej. Tak? Entuzjazm, przyłączenie Krymu, tak? Zjednoczenie ziem ruskich, no, to było z tego punktu widzenia optymalne rozwiązanie. No, na to nakładały się też czynniki strategiczne, tak? To znaczy to też gwarantowało, że te bazy są jakby bezpiecznie w Federacji Rosyjskiej, ale jednak było to też ryzykowne, tak? To otwierało różne. Więc moim zdaniem decyzja została ostateczna podjęta tutaj dopiero w trakcie tej operacji. Sama operacja wynikała z tej logiki, tak? W której władze na Kremlu zaczęły mieć poczucie, że w Kijowie dojdzie do władzy grupa, która jest jednoznacznie prozachodnia, bardziej wobec której oni nie mieli poczucie, że nie mają żadnych metod nacisku, że to są ludzie, którzy nie będą, nie będzie można ich manipulować, kontrolować i że w związku z tym potrzebne są radykalne metody zabezpieczenia wewnętrznej linii, tak? Lepiej mniej, ale pewni w tym momencie. A nad resztą o resztę jeszcze powalczymy, ale trzeba zabezpieczyć, tak? To, co jest w tej chwili osiągalne. Ale wydaje mi się także, że później ta łatwość, z jaką ten Krym został wchłonięty, sprowokował operację noworosyjską. Bo tutaj też mamy do czynienia z ci ludzie, nawet poszczególne, jak się zobaczy na historię poszczególnych ważnych postaci, które w tym uczestniczyły, to one przyszły z Krymu, one przyszły po udanej operacji krymskiej. A ich po prostu przerzucono z Krymu do Donbasu i ta słaba, miękka reakcja zachodnia, i tutaj znowu wracamy do tych, zachęciła stronę rosyjską do tego, żeby grać dalej, tak? Grać dalej. Więc to jest, no mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do, ekipa demokratyczna dojdzie do władzy w Rosji, że archiwa będą ujawnione.
że nie spalą wszystkich dokumentów. I będziemy mogli to prześledzić, zobaczymy, kto miał rację, jak to wyglądało. No i jeszcze jedno pytanie. Na czacie się pojawiło pan Tadeusz. Pisze, jak pan doktor uważa, jak szybko państwa postradzieckie zaczną się wyrywać z rosyjskiej strefy wpływów? Jak Rosja na to zareaguje? No tutaj może ja najpierw zareaguję na to pytanie, ponieważ wydaje mi się, że ten proces zaczął się 30 lat temu i jak Rosja na to reaguje, widzimy teraz. Ale poproszę jeszcze pana zareagować. No bo ten proces, rzeczywiście ten proces przypominał trochę taki taniec, tak? Obydwie strony tutaj grały w taką grę. To znaczy, moim zdaniem to właśnie te państwa postradzieckie jednak startowały z takim założeniem, że Rosja może okazać się niebezpiecznym sąsiadem, w związku z tym tutaj robiły dwa kroki naprzód, jeden krok w tył i tutaj zachowywały różne pozory, jeździły na te i tak na szczyty, podpisywały różne dokumenty. No, nawet ten pierwszy okres 91-58 był bardzo, bardzo, bardzo ważny i bardzo taki symptomatyczny, bo podpisano całą masę dokumentów. Tak? Rosjanie później narzekali, że przyjeżdżają na szczyt, podpisują wszystkie dokumenty, co Rosjanie tam proponują, a proponowano całkiem rozmaite rzeczy, między innymi Unię Monetarną, między innymi Unię Gospodarczą. To wszystko zostało podpisane. Tylko że problem zaczynał się, jak wracali do siebie, to te dokumenty były nierealizowane, po prostu je ignorowano. I Rosjanie jakby nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, jak to rozwiązać. No, szukali rozmaitych pomysłów, ale jak mówię, no, reintegracja była obsesją. Użycie siły, użycie siły, proszę zwrócić uwagę, jednak 92 rok to mamy użycie siły na Dniestrzu, ewidentne, tak? I tutaj też strona zachodnia udawała, że nie widzi tego. Tu był cały zestaw, bo Jelcyn ma problem ze swoimi imperialistami, więc trzeba mu dać taki sukces, to się, jak się Rosja zdemokratyzuje, to się samo rozwiąże, więc tutaj zresztą Zachód był zajęty wtedy Jugosławią, nie chciał, tam lepiej, żeby przerwać przelew krwi, ale na warunkach rosyjskich. Nie wiem, pozwolono, uwierzono w bajkę rosyjską, że to jest wszystko, że to są jacyś niesubordynowani wojskowi i to robią na własną rękę. No, to jest jedna. Oczywiście później mamy Abchazję w 1992-1993 roku, wojnę w Abchazji, gdzie też mamy sytuację, w której też wszyscy zamykają oczy, no bo latają samoloty myśliwskie i okręty desantowe wsadzają desant. No i to jest, trzeba być, nie wiem jak naiwnym, żeby uwierzyć, że to mogą robić, że to może robić wspólnota, która ma 100 tysięcy ludzi, tak? No bo tylu było tam Abchazów i oni mogą pokonać kilkumilionowe państwa, a nawet 300-milionową ludność gruzińską, która mieszka tam w tej Abchazji. I skąd się pojawiają te samoloty myśliwskie, które bombardują pozycję Gruzji? No i było to robione w sposób taki, powiedziałbym, to jest taki w kodeksie, tak, napaść zuchwała. Tak? To jest taki zuchwały, otwarty sposób, ale wszyscy udawali, że nie widzą. Tak? Mówimy też o Tadżykistanie, gdzie była interwencja od jesieni 1992 roku, bardzo, bardzo wyraźna. Więc później mamy ten Osetia też się zdarza w międzyczasie. Więc mamy te operacje wojskowe, które są prowadzone w sposób nieformalny, to jest taka nieformalnie prowadzone przez... pod płaszczykiem neutralności. Rosja tam występuje jako ten rozjemca, tak? Prowadza siły i tak dalej, i tak dalej. I to Zachód to kupuje. Można powiedzieć, że pod tym względem Jelcyn ze swoją prozachodnią polityką tutaj dużo skuteczniej działał niż później Putin, tak? To znaczy on dostawał ten placet Zachodu i jakby narzucał swoje warunki lokalne i to wszystko jakby w pewnym sensie umacniał, czy blokował ten dalszy rozwój pełnej niepodległości tych państw. Więc to był taki kontredans. I tu od początku Ukraina to odgrywała absolutnie kluczową rolę. Ukraina, która nie podpisała statutu EWNP, nie chciała wchodzić w te mechanizmy, nie podpisała ODKB, czyli tego sojuszu wojskowego, która pryncypialnie stawiała sprawę podziału własności postsowieckiej, która za granicą na przykład. Więc i od początku była takim potencjalnie
głównym hamulcowym tutaj, tak, która stawiała pryncypialnie sprawę nieprzekształcania tych różnych organizacji i struktur i dokumentów w taki mechanizm reintegracji, tak, pod ich hegemonię rosyjską. No i też, no znowu tutaj Ukraina zawsze była tym krajem o tym największym potencjale. Tak się złożyło, że akurat pierwsza akcja taka zdecydowana, że tak powiem, wojskowa wobec Gruzji, tak? No, otwarta, tak? Otwartym, to wojska rosyjskie otwarcie wobec Gruzji. No ale to niczego nie rozstrzygnęło, tak? Bo tutaj Gruzja, no, przy całym szacunku geopolitycznie jest takim, no, marginalnym terytorium, powiedzmy. Jej kontrola nie ostrzyga niczym, tak? Czy mało, mało zmienia układ. Natomiast Ukraina absolutnie fundamentalna. No i w 2014 roku było to na tyle. No i to jest właśnie, ale co jest tutaj ważne, to jest to, na czym zwracam uwagę w przykładzie, na wykładzie. To jest ta kwestia, że Ukraina dla elity rosyjskiej jest postrzegana jako to walka Ukrainy jest walką o pewien kształt rosyjskiej tożsamości. To jest walka o tożsamość rosyjską. Tak? Ten Kijów jako to miasto rosyjskie, tak? Miasto ruskie, miasto, tak, mityczne, stolica tego obszaru wschodniosłowiańskiego, matka miast ruskich, rosyjskich, jakby to. I cała ta kwestia oddzielenia tożsamości i podziału, tak, i tego celowego nawiązywania do zamazywania tych różnic, poprzez nawiązywanie i budowanie tej narracji historycznej, która jakby traktuje Ruś jako ten wspólny, właściwie państwo rosyjskie tak naprawdę, tak? Ruś jako państwo rosyjskie, z tego później przez jakieś nieszczęścia doszło do jakiegoś takiego, do jakiejś hybrydyzacji części populacji, która przekształciła się ale jakieś elit, które tam zaraziły się jakimś, bo to można tak, bo to jest w ten sposób przedstawione, zaraziły się bakcylem jakimś, tam zarazili się od Polaków antyrosyjskością, można powiedzieć, i stąd jest cały problem, tak? Bo mieli z nimi kontakt, tak? Bo ci tam zostali przez nich podbici, to też jest nieprawdą, tak? Bo jeżeli już zostali podbici, to przez Litwinów. Ale to też jest cała literatura jeszcze z XIX wieku rosyjska pokazująca, na czym polegał proces rozszerzenia się władzy Litwy nad obszarami ruskimi, który miał mało wspólnego z podbojem, a więcej z, no, jakby z takim zbieraniem ziem ruskich, można powiedzieć, tak? Więc to jest cała masa mitów i absurdów i w tej ale to jest, to paradoksalnie powoduje, że, no to jest pewien paradoks, ale ta, to powoduje, że gotowość do użycia siły jest większa. Ta wojna na Ukrainie jednak była, przepraszam, na Gruzji była jednak w porównaniu z wojną na Ukrainie bardzo ograniczona. Bardzo ograniczona. To w ogóle nie ma porównania. Czyli siłę tak naprawdę można użyć wobec tych, którzy są paradoksalnie w systemie. Tak mi się wydaje, tak? Ja tutaj przedstawiałem argumenty, dla których pokazuję, jak radykalnie, jak bardzo naród ukraiński, tu można cały, różni się, tak? Jak powierzchowne są te wszystkie, to co strona rosyjska widzi i uważa za oznaki czy cechy, które pokazują, że nie ma żadnej różnicy między Rosjanami, że to jest jeden naród. Ale no, i to jest zadziwiające, tak? że strona rosyjska nie patrzy na to w sposób tak zmitologizowany, tak oderwany od rzeczywistości tak naprawdę. I tak naprawdę kieruje się mitami w tym, kompletnymi mitami, absolutnymi mitami
historycznym. To jest masa paradoksów, bo niektóre z tych mitów zostały wymyślone przez Ukraińców, tak? Na przykład ta kwestia ciągłości państwowości rosyjskiej od Rusi przez Kijowskiej do Moskwy i Petersburga. No to jest znana sprawa, to podrzucił to, że tak powiem, elicie moskiewskiej Innocenti Giesel. Zresztą pochodzenie niemieckiego, prawosławny mnich z Lawry Pieczerskiej, który napisał taką rozprawkę, synopsis to się nazywało w skrócie, która była bardzo, to są lata 70. czy 60. XVII wieku, który właśnie sformułował jako pierwszy tą ideę ciągłości pomiędzy w XVI wieku i w XVII wieku i elita rosyjska, moskiewska, w ogóle miała bardzo mętne i bardzo nie poczuwała się do ciągłości z państwowością kijowską w ogóle. Tak? Oni uważali, że oni są tam od Kality, od Iwana Kality, dalej głębiej nie sięgali. Do tego stopnia, że do lat 70. wymagano chrztu od prawosławnych ukraińskich. Czyli prawosławie ukraińskie było postrzegane, czyli byli postrzegani jako absolutnie obcy, jeżeli trzeba było ich chrzcić po przyjeździe tak? Nie uznawano chrztu prawosławnego tego, ponieważ tamci byli zarażeni, zarazili się już od kontakty z papistami. Więc są pewne tego typu paradoksy. Oczywiście dla prawosławia kijowskiego, wtedy przynajmniej dla części prawosławia kijowskiego, no Moskwa była potrzebna jako obrońca, jako sojusznik przeciwko, byli zainteresowani tym, żeby, bo Moskwa wcale się nie paliła do tego, też trzeba było ich zainteresować tym, żeby oni pomogli Lachów, katolików, obronić przed katolikami i Lachami. Więc tutaj są takie elementy bardzo, powiedziałbym, paradoksalne. I później, jeżeli popatrzymy na formowanie się imperialnej tożsamości rosyjskiej, no to mamy masę, mamy olbrzymią emigrację inteligencji ukraińskiej, no tego prawosławnego duchowieństwa w końcu XVII wieku, XVIII wieku. Stolice biskupi i tak dalej, ważni intelektualiści, to są Ukraińcy, którzy budują Imperium Rosyjskie. Niemniej jednak to nie zmienia, tak, to jest taki, ale to oni budują go w formule, że to jest to taka wielonarodowościowa konstrukcja, w której tej ukraińskiej tożsamości nikt nie podważa jeszcze. To się dopiero zaczęło później. Taka koegzystencja jest z punktu widzenia elit ukraińskich lepsza wtedy niż możliwa była jakaś koegzystencja, właściwie niemożliwa była koegzystencja, wpisanie się jakoś w formułę Rzeczpospolitej, bo to była jedna alternatywa. Więc tutaj są takie zmiany kontekstu, zmiany orientacji, ale to nie zmienia faktu, że ten mit rosyjski jest absolutnie, że tak powiem, ahistoryczny. Nie, to jest mit stworzony przez, no właśnie, później kanoniczną formę nadała mu historiografia rosyjska XIX-wieczna. Już świadomie budująca tą wizję tego trójjedynego rosyjskiego naroda z Władimirem Sołowiowym jako tutaj główną. No, tu jeszcze były inne wcześniej postacie, tak, historyk rosyjski Pogodin, który to było wszystko w kontekście w takich, no, postrzegano to jako taką walkę z narracją polską, tak, z narracją Rzeczpospolitej, kiedy trzeba było to, bo jeszcze proszę zwrócić uwagę, jeszcze Karamzin pisze, że Litwa i Wołynia żelają Królestwa Polską, a my żelajemy jedyną imperii rosyjską. Tak? Znaczy, on jeszcze traktuje te ziemie w sposób tradycyjny, to znaczy uważa, że reprezentacją ziemi i ludności tam zamieszkującej jest warstwa szlachecka. Tak? W związku z tym dla niego jest to. Ale już następni, tak, już ludzie, którzy przeszli przez tą szkołę romantyzmu niemieckiego, już widzą to inaczej, tak? Dla nich to, oni już odwołują się do tego, że to są tam bracia Słowianie, że to są prawosławni, Ukraińcy, krótko mówiąc, że tam jest ludność ruska,
czy jak oni by powiedzieli, tak, czy prawosławna wschodniosłowiańska. I, że to, i to jest argument dla jakby asymilacji, włączenia tej ludności do procesu budowy narodu rosyjskiego, wielkiego narodu rosyjskiego. Wielkiego to nie w sensie, że tylko właśnie wielkiego w sensie złożonego z tych trzech gałęzi, trzech. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za bardzo głęboki i ciekawy wykład i spotkanie w ogóle, i odpowiedzi na pytania. Myślę, że było to bardzo ciekawie i dla naszych słuchaczy, i dla tych słuchaczy, którzy wysłuchają to na YouTubie później. I naszych uczestników zapraszam w czwartek na kolejny wykład, który będzie poświęcony takiej pseudoreligii 9 maja właśnie, Dnia Zwycięstwa. Będzie również ciekawie i jeszcze raz bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.